Jeżeli ktoś lubi opowieści o smokach, o goblinach czy krasnoludach, takich jak książki Tolkiena, Władca Pierścieni czy Hobbit, czy może nowe książki, seriale telewizyjne, Gra o Tron, to takim ludziom bardzo będzie się podobać dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Apokalipsy Jana Apostoła. Bo w tym czytaniu, tak jak w tych starych książkach, są i smoki, i niewiasta odziana w słońce, i gwiazdy spadają tu i tam. Na podstawie tego czytania z Apokalipsy można by nakręcić świetny film ze specjalnymi efektami. Co jest ciekawe, to fakt, że te same symboliczne elementy, których używa Jan Apostoł w Apokalipsie, są obecne w literaturze różnych krajów, różnych kultur od tysięcy lat. Jan Apostoł tak naprawdę ściągnął dzisiejsze czytanie, splagiatował je od egipskich mitów, od egipskich opowieści. Ta niewiasta obleczona w słońce, to wyraźnie widać, ma swoje korzenie w bogini Isis z Egiptu. Ta bogini była bardzo popularna, jej wizje zawsze oznaczały zwycięstwo dobra nad złem. Również Jan Apostoł używa tego języka symbolicznego, niewiasta, bogini czy smok, jako opis konfliktu między siłami dobra i siłami zła. W tym czasie chrześcijanie byli prześladowani przez cesarstwo rzymskie. Neron to często jest interpretowany jako smok w tej wizji niewiasty. Dziecko, które się rodzi i jest porwane przed tron Boga, to oczywiście Mesjasz nowonarodzony, a niewiasta to Kościół, to wspólnota wiary, która przetrwa prześladowanie, która zwycięsko wyjdzie z tego trudnego okresu, kiedy smok wydaje się mieć przewagę nad niewiastą i nad dzieckiem. Te mityczne elementy, jak i również elementy innych opowieści biblijnych, są obecne w innych kulturach od wielu wieków. Słynna opowieść o potopie i o Noem znajduje swoje korzenie w opowieści o Gilgameszu, która jest starsza o około 1000 lat od tej opowieści o potopie w Biblii. Gilgamesz to była opowieść właśnie o zalaniu ziemi przez rozgniewanych bogów i Gilgamesz był odpowiednikiem Noego. Ta opowieść z krajów dzisiejszego Iranu, Iraku jest starsza od opowieści biblijnej. Dlatego mówię o tym, bo elementy mityczne, symbole, których używa Biblia czy Pismo Święte, są obecne w innych kulturach, w innych księgach. Te elementy się nie zmieniły. Zmienił się tylko sposób ich przekazywania, bo utwór o Gilgameszu był napisany nie na papierze, ale na tablicach z gliny. Początki kultury pisanej zachowały się na glinianych tabliczkach. Potem Egipcjanie odkryli papirus, potem Żydzi zaczęli zwijać papirusy w księgi święte, aż później odkryto papier i na koniec drukowanie. Także dzisiaj książki są o wiele mniejsze, o wiele łatwiej dostępne niż te tablice z Iranu, tablice gliniane. A w sumie dzisiaj znowu do tablic wróciliśmy, bo tablety to są tak jakby te tablice. Te wszystkie elektroniczne tablice byłyby odpowiednikiem tablic glinianych z XV czy XVI wieku przed naszą erą. Elementy się nie zmieniają. Zmienia się tylko przekaz
tego, w jaki sposób opowiadamy historię o smokach, o krasnoludach, o niewiastach, gwiazdach i księżycu czy słońcu. To pierwsze czytanie z Apokalipsy Jana Apostoła. Drugim czytaniem, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, jest Ewangelia, która jakże jest inna od tej mitycznej, mitologicznej wizji niewiasty i smoka. W Ewangelii nie ma symboli, jest tylko młoda dziewczyna, która jest w ciąży. Ta Maryja, ta niewiasta w ciąży, bibliści mówią nam, miała może kilkanaście lat, 14, 15, nie wiemy dokładnie. Ale nie ma w tej Ewangelii smoków, nie ma gwiazd, tylko jest młoda dziewczyna w ciąży, która idzie z pośpiechem, by pomóc swojej krewnej. Mimo tego, że Maryja jest w ciąży w pierwszym okresie, ona podąża za głosem swojego serca, by pomóc swojej krewnej, która w podeszłym wieku, około 40 lat, była też w ciąży. Ona nie myśli, co zrobić, tylko robi to, co nakazuje jej głos sumienia w jej sercu. Bez żadnych fanfar, bez planowania udaje się, by pomóc, pewnie by masować jej stopy, by gotować jedzenie, by zająć się tą bliską krewną, która jest w ciąży, której na pewno w podeszłym wieku niełatwo jest troszczyć się o dom, o swojego męża, o swoją rodzinę. Maryja robi to, co jest słuszne, bez żadnych znaków, bez żadnych fanfar. Mamy więc taki balans, taką równowagę dwóch czytań. Z jednej strony piękna wizja, piękna chrześcijańska mitologia, a z drugiej strony pokorna dziewczyna, która idzie służyć, idzie pomagać swojej krewnej. Jako ludzie wiary dzisiaj, myśląc o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, pytamy się, jak my możemy podążyć za nią do nieba. Odpowiedź jest prosta. By być w niebie, niepotrzebne są wielkie znaki, niepotrzebna jest wielka wiara, ale potrzebna jest wielka służba drugiemu człowiekowi. Bo te znaki, ten język mitów, którego my, chrześcijanie, używamy, nie czyni nas dobrymi. On pomaga nam wyjaśnić ten świat, pomaga nam zrozumieć, że dobro będzie zawsze zwycięskie. Ale to, w co wierzymy, nie decyduje o tym, że będziemy w niebie. To, że będziemy w niebie, zależy od tego, jak żyjemy, nie w co wierzymy. To, że będziemy w niebie, zależy od tego, czy będziemy, tak jak Maryja, widzieli potrzeby innych ludzi. Czy będziemy mogli zapomnieć o swoich potrzebach, o swoich troskach i służyć innym ludziom. Czy będziemy mieli odwagę iść za odruchem serca, by pomóc komuś, kto jest w potrzebie. Nasze czyny, nasze życiowe decyzje i wybory decydują o tym, czy jesteś dobrym człowiekiem. Nie w to, w co wierzysz, nie to, jak wierzysz, ale to, jak żyjesz, jak służysz innym ludziom, sprawi, że tak jak Maryja, będziesz pewnego dnia w niebie.